Witam na kolejnym filmie. Dziś będzie już kontynuacja cyklu o silnikach elektrycznych. Powiem coś więcej na temat zabezpieczeń zwarciowych. W poprzednim odcinku było mówione o zabezpieczeniach silników, ale tak ogólnie bardziej, gdzie zostały pokazane i omówione rodzaje zabezpieczeń. Dziś zajmę się zabezpieczeniami zwarciowymi i też postaram się udzielić odpowiedzi na odwieczny dylemat. Wyłącznik czy bezpieczniki topikowe? Co jest lepsze do zabezpieczenia zwarciowego silnika elektrycznego? Z jednej strony wkładki topikowe, na ich korzyść przemawia cena. Z drugiej strony może się zdarzyć, że będziemy mieć niepełnofazową pracę silnika elektrycznego. Ale wspominałem też, że wyłączniki nadprądowe nie nadają się do zabezpieczania obwodów silnikowych. Chodzi tu o to, że ich wyzwalacz przeciążeniowy jest nienastawialny. Ale są też takie wyłączniki, które mają możliwość nastawy dla członu przeciążeniowego. Mają też człon zwarciowy. Tutaj przykład pokazany jest na tej oto fotografii. Czy są też wyłączniki takie, które mają możliwość nastawienia dla członu zwarciowego, dla członu przeciążeniowego, czy też dla członu zwarciowego i przeciążeniowego. Osoby, które jeszcze nie zasubskrybowały mojego kanału, gorąco zachęcam, aby to uczyniły. Wystarczy nacisnąć ten oto przycisk znajdujący się pod ekranem. Jeżeli się film podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie lub nie do końca, napiszcie w komentarzach, co mógłbym zmienić. A zatem zaczynamy. Jeśli chodzi o zwarcia w obwodach z silnikami elektrycznymi, można je podzielić na dwie takie grupy. Zwarcia zewnętrzne, zwarcia wewnętrzne. Jeśli chodzi o zwarcia zewnętrzne, to są zwarcia, które występują w przewodach zasilających. Zwarcia wewnętrzne występują z kolei w silnikach elektrycznych, na przykład zwarcie międzyzwojowe, czy będzie tutaj, czy zwarcie między uzwojeniami, czy zwarcie między jednym z uzwojeń a obudową silnika na przykład. Aby móc cokolwiek tu mówić na temat zabezpieczeń obwodów zasilających silniki elektryczne, najpierw będzie tutaj trochę pojęć i też zostaną obalone mity, jakie też są zakorzenione. No tak czasem bywa, no a bez tego tu ani rusz. Pierwsza kwestia to takie pojęcia jak ponowny rozruch, samorozruch, prąd rozruchowy czy też prąd samorozruchu. Są to pojęcia, no bez których nie obejdzie się poprawny dobór zabezpieczeń przed skutkami zwarć. A tutaj, no mimo wszystko, diabeł tkwi w szczegółach. Może najpierw, jaka jest różnica między rozruchem silnika ponownym, czy też rozruchem, a samorozruchem. Teraz to zostanie pokazane w rzeczywistości. Thank you.
można tu było zauważyć, że w każdym wypadku czas samorozruchu zawsze jest krótszy od czasu rozruchu. No bo tutaj w przypadku samorozruchu podanie napięcia ma miejsce jeszcze przed zatrzymaniem się całkowitym silnika. Kolejna sprawa to prąd rozruchowy i prąd samorozruchu. No jak można było się domyślić na tym, co zostało przed chwilą pokazane, prąd rozruchowy pojawia się w momencie rozruchu silnika, kiedy on jest całkowicie zatrzymany, kiedy wirnik silnika się nie obraca. Z kolei prąd samorozruchu wystąpi w sytuacji, kiedy jeszcze wirnik silnika będzie się obracał. Może się zdarzyć, ale nie musi. Taka sytuacja, że prąd samorozruchu będzie miał większą wartość niż prąd rozruchowy silnika. Teraz zresztą będzie można zobaczyć, gdzie wykonane zostały pomiary prądu rozruchowego i prądu samorozruchu, jakie tu zależności panują. Dla tego silnika moc 13 kW, napięcie znamionowe 380 V, połączenie w trójkąt. Prąd znamionowy tego silnika to 25,6 A. Przełącznik gwiazda trójkąt jest na pozycji trójkąt. Teraz zostanie wykonany pomiar prądu rozruchowego. Jest to 118,7 A. Teraz zostanie wykonany pomiar prądu samorozruchu. Mamy 124,9 A. Jeszcze raz. Mamy 170,5 A. Ja chciałbym tu zwrócić uwagę na jedną kwestię. Ponieważ wyniki pomiarów mi w tym wypadku wykazały, że wartość prądu samorozruchu jest większa przy włączaniu silnika do sieci bezpośrednio, oczywiście porównywanie tutaj jest względem prądu rozruchowego, zarówno dla włączenia silnika przy połączeniu bezpośrednio w trójkąt, jak i też przy uruchamianiu za pomocą przełącznika gwiazda trójkąt, kiedy przełączamy na pozycję gwiazda. Jest to w tym wypadku zbieg okoliczności. Może się tak zdarzyć, ale nie musi. Bo siłą rzeczy wartości tutaj prądu rozruchowego i prądu samorozruchu będą różne, jeżeli będziemy porównywać dla połączenia w trójkąt czy w gwiazdę, ale tu porównywany jest prąd samorozruchu i prąd rozruchowy. I to trzeba mieć na uwadze. Często pojawiającym się przesądem i mitem jest mniemanie, że im cięższy rozruch, tym wartość prądu rozruchowego będzie większa. Otóż nie jest to prawda, bo jeśli chodzi o ciężkość rozruchu, tu chodzi głównie o jego czas i czas, w jakim ten prąd rozruchowy będzie płynął. Ja wykonałem tu doświadczenie, które pokazuje, jak zmienia się wartość prądu rozruchowego w sytuacji, kiedy silnik rusza bez obciążenia, a wtedy, kiedy rusza pod obciążeniem. Co jednoznacznie pokazuje, że to jest nieprawdziwy przesąd.
Ten oto silnik jest bez żadnego obciążenia w tym momencie. Ja dokonam jego rozruchu i pomiaru prądu rozruchowego. A potem będzie to samo doświadczenie powtórzone już pod obciążeniem. Ja uruchomię silnik. 13,1 ampera. No i tutaj 2,1 ampera pobór prądu teraz bez obciążenia. Obciążenie silnika będzie stanowić tutaj łuparka do drewna i zobaczymy, jaki wynik zostanie uzyskany tym razem. Jak można zauważyć, silnik jest już połączony kołem pasowym z łuparką do drewna. Jeśli teraz chodzi o rozruch i jego czas trwania, a także tutaj wartości obciążalności krótkotrwałej, czyli chodzi o tą wartość prądu, jaki tu płynie podczas rozruchu, przedstawia się to w następujący sposób. Jest tu taka tabela, która pokazuje, jak czas rozruchu się przedstawia i obciążalność krótkotrwała alfa. Dla rozruchu lekkiego czas rozruchu w sekundach to w przybliżeniu połowa wartości pierwiastka z mocy znamionowej silnika elektrycznego w kilowatach, a wartość współczynnika alfa no to od 2,2 do 3,2 wynosi. Dla normalnego rozruchu czas rozruchu to jest wartość równa pierwiastkowi z mocy znamionowej. Obciążalność krótkotrwała alfa no to od 1,8 do 2,5. Jeśli chodzi o rozruch ciężki, to czas rozruchu jest równy 2 razy pierwiastek z mocy znamionowej silnika. Tutaj alfa wynosi od 1,5 do 2. Jeśli zaś chodzi o dobór prądu znamionowego wkładki bezpiecznikowej, no to tu jest zależność, że ten prąd znamionowy powinien być większy lub równy od stosunku wartości prądu rozruchowego silnika do obciążalności krótkotrwałej. I dla standardowych takich przypadków ten wzór jest wystarczający. Wyraźnie widać, że tu zwiększa się czas tego rozruchu od lekkiego do ciężkiego. Ja mogę tu taki klasyczny przykład podać związany z rolnictwem. Dla ułatwienia rozruchu jakiegoś urządzenia, na przykład młocarnia, śrutownik na kamienie, przed uruchomieniem silnika ciągnęło się ręcznie za pas napędowy, żeby, no jakby to powiedzieć, rozkręcić to urządzenie trochę. Chodziło o ułatwienie rozruchu, przez to czas rozruchu ulegał skróceniu i nie było ryzyka zadziałania zabezpieczenia, jeśli do takich sytuacji dochodziło. Poza tym, no tu jak był silnik z przełącznikiem gwiazda trójkąt, no to mogło się zdarzyć, że moment oporowy był na tyle duży, że moment rozruchowy silnika przy połączeniu w gwiazdę nie byłby w stanie ruszyć tego urządzenia, ale no to już raczej byłby wtedy nieprawidłowy dobór silnika do urządzenia. No, ktoś by teraz powiedział, no ale po co te pomiary robić? No ale jeżeli chcemy dobierać zabezpieczenia przed skutkami zwarć, to nie tylko tu jest ważne uwzględnienie wartości impedancji pętli zwarcia, jeśli chodzi o samoczynne wyłączenie zasilania, ale równie ważne jest to, aby uniknąć sytuacji, że będziemy mieć zbędne zadziałania zabezpieczeń. I tu jeszcze są dwie rzeczy, na które należałoby zwrócić uwagę. Pierwsza rzecz, o której trzeba pamiętać, to norma PN EN 60 034 1 z 2000
pierwszego roku. Ona dopuszcza tutaj odchyłkę wartości prądu rozruchowego od wartości katalogowej plus minus 20%, jeśli chodzi o wymagania dotyczące producentów silników. Ale druga rzecz, jeżeli mamy zwiększony spadek napięcia w instalacji, maleje wartość prądu rozruchowego. Ten spadek jest proporcjonalny do napięcia na zaciskach silnika. A jak nam maleje moment rozruchowy rozwijany przez silnik, no to się będzie czas rozruchu wydłużał. Ważnym parametrem, który się teraz bierze przy doborze zabezpieczeń, jest wartość szczytowa prądu rozruchowego. Pokazane jest to tu. Jeśli chodzi teraz o wartość szczytową prądu rozruchowego, jest tu to na rysunku pokazane, to małe i z indeksem max, to jest wartość tego pierwszego półokresu od momentu załączenia do przejścia przez zero, to jest ta wartość szczytowa i ona jest wyrażana takim wzorem. Małe i max równa się UM podzielić przez UN kappa razy 1,2 pierwiastek z 2 i LR. Co to takiego teraz oznaczają poszczególne symbole? Małe i max to jest wartość szczytowa prądu rozruchowego. UM to jest napięcie na zaciskach silnika na początku rozruchu. UN to jest napięcie znamionowe silnika. Kappa to jest współczynnik udaru uwzględniający występowanie składowej nieokresowej prądu rozruchowego. Teraz dla silników niskonapięciowych to jest około 1,3. I LR to jest wartość prądu rozruchowego. I LR, o co tu chodzi, to jest skrót z angielskiego Locked Rotor Current, czyli prąd przy zahamowanym wirniku. On oznacza początkową wartość skuteczną składowej okresowej prądu rozruchowego przy napięciu znamionowym. Po co to jest? No to można zobaczyć, poniżej mamy współczynnik bezpieczeństwa KB lub równy 1,25. To chodzi o szczytową wartość prądu niezadziałania bezzwłocznego wyzwalacza czy przekaźnika zwarciowego wyłącznika i ona musi być większa. Ta wartość tego prądu, co się nastawia, od wartości szczytowej prądu rozruchowego, żeby później, no wiadomo, nie było zbędnych zadziałań, temu ten współczynnik bezpieczeństwa. I teraz wartość prądu nastawczego I jest wyrażona tą zależnością. Ona powinna być większa lub równa 1,25, to jest współczynnik bezpieczeństwa, podzielić przez 75 pierwiastek, 2, małe i max, no to jest wartość szczytowa tego prądu rozruchowego. Ale jest jeszcze jeden parametr, współczynnik odporności na wielokrotne przeciążenia i kiedy on jest brany pod uwagę w przypadku silników o dużej mocy, czy też pracujących w nietypowych warunkach. A jakie teraz są zależności, jeśli chodzi o ten współczynnik, można zobaczyć. Jeśli teraz chodzi o współczynnik odporności na wielokrotne przeciążenia, no to wartość ta jest oznaczana dużą literą K i ona wynosi od 0,5 do 0,7. Takie wartości się najczęściej przyjmuje. Jak tą wartość współczynnika K się wyznacza, jeszcze będzie o tym mowa. W przypadku dłużej trwających przeciążeń te wartości się zwiększa jakieś 15-20%. Tu chodzi o takie impulsowe przeciążenia o czasie trwania poniżej 1 sekundy. Są teraz wzory na względną obciążalność krótkotrwałą. Alfa. Alfa się pojawiała przy rozruchu, ten parametr. I tu mamy duże K razy IP podzielić przez IN. IP to jest prąd przedłukowy wkładki bezpiecznikowej, IN to jest prąd znamionowy. Wartość prądu znamionowego teraz powinna być większa lub równa od wartości IMR podzielonej przez wartość współczynnika alfa. IMR to jest prąd obciążenia krótkotrwałego, czyli no w tym wypadku to będzie wartość prądu tego impulsu. To by było na tyle, jeśli chodzi o zabezpieczenia zwarciowe dla silników elektrycznych.
Wracając teraz do tego dylematu, wyłącznik czy bezpieczniki topikowe, podałem tam wady i zalety poszczególnych rozwiązań, ale jest jeszcze jeden czynnik, który będzie trzeba uwzględnić, decydując się na zabezpieczenie w postaci bezpieczników, mianowicie przekrój przewodu, i może się okazać, że teraz stosownie do wartości prądu znamionowego wkładki topikowej trzeba będzie zwiększyć przekrój przewodu, co będzie miało związek z tym, co będzie omawiane już w następnym filmie, czyli zabezpieczenia przeciążeniowe. I ten dylemat teraz, wyłącznik czy bezpieczniki, może przybrać zupełnie inny wymiar, o czym będzie mowa w następnym filmie. Tak więc to wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych filmów.